Dzień dobry, mam na imię Ania. Ponad 20 lat temu skończyłam liceum ekonomiczne, pracuję zawodowo, ale sytuacja w mojej firmie skłoniła mnie do podjęcia nauki z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie i uzupełnienia wiedzy w zakresie BHP. Przedmioty wchodzące w program nauczania w kierunku technika BHP ogólnie bardzo mnie zainteresowały. Szczególnie ciekawe okazało się pracownia ryzyka zawodowego, pracownia wypadków. Nie zdawałam sobie sprawy, że mimo tego, że zajmowałam się tym troszeczkę już wcześniej, moja wiedza była tak mała, zanim zaczęłam tutaj się uczyć. Dzień dobry, mam na imię Jarek, uczę się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie. Uczę się bezpieczeństwa higieny pracy. Jestem absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej w Szczecinie. Szkoła ta bardzo mi się spodobała. Można się bardzo dużo tutaj dowiedzieć, nauczyć. Panuje tutaj bardzo miła atmosfera. Jest ogólnie bardzo fajny. No wszystko nas interesuje, wszystkie przedmioty i to co mamy wykładane przez właśnie tutaj przez wykładowców, te sprawy nawet przydają nam się w życiu takim prywatnym, tak? Wiedzę, którą tutaj zdobędziemy, to nie tylko wiedza w pracy, ale też i wiedza, która nam się przyda w życiu naszym prywatnym, domowym. Czas nam tutaj szybko minął. Tak, poznaliśmy kilka nowych osób, nowe znajomości, nowe przyjaźnie. Ogólnie bardzo fajna szkoła. Polecamy ją dla innych. I nauczyciele są przyjaźni, bardzo przekazują miłi, kompetentni. Na naszym przykładzie widać, że osoby w różnym wieku mogą tutaj przyjść i zdobyć wiedzę, zdobyć nowe doświadczenie. Młodzi i starsi, troszeczkę starsi również. Na naszym semestrze my jesteśmy najstarsi. Ale wyglądem, nie duchem. No tak. Bardzo chcemy zdać egzamin. Jeżeli ktoś chce podnieść swoją wiedzę w jakimkolwiek kierunku, zachęcamy do skorzystania z usług Centrum Kształcenia Ustawicznego. Nauka tutaj jest bezpłatna, miła, przyjemna. Dziękuję za uwagę.